Z Białegostoku do Warszawy, następnie do Stambułu, później do Antalii, a stamtąd do położonej nieopodal Side Czolakli. Jagiellończycy na miejsce drugiego zgrupowania przed zbliżającą się coraz większymi krokami piłkarską wiosną w Polsce dotarli wczoraj późnym wieczorem. Warunki, jakich do treningu poszukiwał sztab żółto-czerwonych, są bardzo dobre, choć Turcja z Jagiellończykami przywitała się deszczem już na pierwszym treningu. Z pewnością widać było to po zawodnikach, że są radośni. Tak, to prawda, tutaj Turcja przywitała nas deszczem, ale jest bardzo ciepło, także warunki idealne do treningu i to z pewnością widać po zawodnikach. Chcemy to zrobić, czego nie dałoby się w tym momencie zrobić w Polsce, czyli tak jak właśnie na tym pierwszym treningu już mieliśmy możliwość spokojnego, nawet powolnego ćwiczenia, przesuwania się zawodników. Tak? W takich warunkach jest idealnie, można zwrócić uwagę na detale, na te pozycje, które w określonych fazach meczu mają zajmować zawodnicy. Także na pewno na tym będziemy się skupiali. Oczywiście to, co jest jakby taką podstawą, tak samo technika, czy też już takie właśnie doskonalenie posługiwania się piłką. W zajęciach z całą drużyną nie uczestniczył jeszcze kapitan Jagiellonii Białystok Rafał Grzyb. Pomocnik żółto-czerwonych trenuje indywidualnie pod okiem fizjoterapeutów i wraca do zdrowia po tym, jak doznał urazu podczas sparingu z Arką Gdynia rozgrywanego jeszcze w Cetniewie. Na chwilę obecną powiem tak, że z dnia na dzień jest coraz lepiej. Na pewno nie jest na tyle dobrze, żebym mógł spokojnie rozpocząć trening z drużyną, ale tak jak mówię, z dnia na dzień jest coraz lepiej. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze tylko kwestia tygodnia i rozpocznę normalne treningi razem z drużyną. Z drużyną trenują za to wszyscy pozyskani w tym okienku transferowym zawodnicy. Szwed Sebastian Rajalakso, fiński defensywny pomocnik Juel Perowuo, Łotysz Robertas Sawalniks oraz przebywający ostatnio na wypożyczeniu w Niemanie Grodno Jehor Zubowicz, który do drużyny dołączył dopiero w ubiegły weekend. No, dla nas są to takie pierwsze wrażenia teraz z gry tego zawodnika. Nie znamy go, trzeba to przyznać. Oczywiście gdzieś tam trener Stokowiec widział go w jednym czy dwóch meczach, no ale to takie pojedyncze obserwacje, jeśli chodzi w ogóle o osobowość, o to jaki to jest zawodnik, co potrafi, no to tak naprawdę dla nas są to pierwsze kroki dopiero. No wszystko dobrze. W tej drużynie, jaka była, zostało się 7 zawodników, tak. No wszystko dobrze. Zobaczymy, jak będzie po obozu. Tak, dobrze. Podczas pobytu w Grodnie Jehor zaliczył 3 asysty i zdobył 5 bramek. Można zakładać, że wciąż pamięta, jak znaleźć drogę do bramki rywali. Nie zapomnę, jak to tak. Nie zapomnę, jak strzelić. Wszystko będzie dobrze. Pozostaje wierzyć mu na słowo, że naprawdę będzie dobrze, a pierwszy sprawdzian obecnej formy i stanu przygotowań już jutro, kiedy to Jagiellończycy rozegrają pierwszy sparing, w którym przeciwnikiem będzie NK Chrwacki Dragowliec, a nie tak jak początkowo zakładano Atlanta Squipeda.